Dzisiejszy fragment listu do Hebrajczyków mówi o wierze. O takiej wierze, która ma wpływ na życie, postępowanie i wybory człowieka. Zanim do ilustracji tej wiary, którą mamy w dzisiejszym fragmencie, przejdziemy, warto sobie uświadomić, że to słowo wiara w rozumieniu chrześcijańskim ma takie dwa znaczenia. Pierwsza to jest wiara, która zbawia, i wiara, która stanowi relację człowieka do Boga. Wiara, która zbawia, to jest ta sytuacja, kiedy ktoś słyszy: uwierz, że Jezus jest Zbawicielem i Panem, a zbawisz siebie, że zostaniesz zbawiony. Ktoś wyznaje, oddaje życie Jezusowi z całym przekonaniem. Nieraz towarzyszy temu także jakieś przeżycie światłości, ciepła, bliskości, radości, miłości do Boga. Druga odmiana jest tą trwałą taką relacją z Bogiem i o nim mówi dzisiejszy fragment. Wreszcie jest także drugi typ wiary, która jest charyzmatem. To jest ta, o której Jezus mówi w Ewangelii, że ta wiara góry przenosi. Ona nie daje zbawienia, nią człowiek może służyć. Tak jak apostoł w Dziejach Apostolskich widzi człowieka, który jest chory, długo jest chory i widzi, że ma wiarę konieczną do otrzymania uzdrowienia. Ma wiarę, że zostanie uzdrowiony. Zrobi wszystko, co każe mu się, ażeby zostać uzdrowiony, bo ma ten dar wiary właśnie w to. Bywa, że w języku polskim także mówimy w innym znaczeniu o wierze, jak chociażby stara wiara, to znaczy stare przekonania religijne, na przykład przedchrześcijańskie w Polsce, albo też mówimy, że wiara jako treść wiary, w co się wierzy, w jaki sposób się wierzy, jakie jest wyobrażenie o Bogu, o zbawieniu, o Kościele. Ale przejdźmy do tego, co jest wiarą jako relacja z Bogiem i jak ta relacja wpływa na życie. Możemy być zaskoczeni sformułowaniami autora listu do Hebrajczyków. Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy. Poręka to jest coś, co ja daję komuś, żeby on miał pewność, że ja mu to, co obiecałem, dam. To jest gwarancja. To jest takie wadium. A więc wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy. Nie spotkamy tego nigdzie indziej w Piśmie Świętym. Dzięki wierze mam w sobie takie przekonanie, takie poręczenie od Boga, że właśnie tak się stanie, że tak będzie. I druga rzecz, wiara jest dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Dowód, czyli uzasadnienie. To jest odwrotnie niż my mówimy w języku polskim wierzę i mówimy: no nie jestem pewien. Inaczej, kiedy człowiek mówi: wiem, i tego człowiek jest pewien. A tymczasem wiara jest dowodem. To tak jakby ktoś nie wiedział, co jest za murem, krzyczy i ktoś mu odpowiada: jestem tutaj. To jest dowód na to, że ten ktoś, kogo znamy z głosu, jest rzeczywiście tam. Wiara w podobny sposób jest dowodem na to, jaki jest Bóg, co dla mnie przygotował, jak bardzo mnie miłuje, jak bardzo warto odpowiedzieć miłością na miłość Boga. To jest dowód, który noszę w sobie. I ta wiara, która jest relacją z Bogiem, ona, jeżeli jest, autor zresztą gdzie indziej powie, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Właśnie takiej wiary, która wpływa na moje życie, która jest dowodem we mnie, noszonym przeze mnie, tego, czego nie mogę widzieć, w co muszę wierzyć, w co wierzę dzięki temu darowi. Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, aby wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wierze przywędrował do ziemi obiecanej. Oczekiwał miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczy jest sam Bóg.
dzięki tej wierze, którą miał Abraham, nie tylko został usprawiedliwiony, ale także podjął z zaufaniem do Boga to słowo, które usłyszał. I przez kilkadziesiąt lat miał nadzieję, wierzył, że Bóg rzeczywiście to słowo wypełni. Podobnie jest powiedziane o Sarze, że też wierzyła, że pomimo tego, że po ludzku rzecz biorąc nie powinna już urodzić dziecka, ale wierzyła, że Bóg jest w stanie to uczynić. I wreszcie dzięki wierze Abraham wystawiony na próbę, czy złoży w ofierze, czy będzie gotów złożyć w ofierze swojego jedynego syna, z którym związana była obietnica, że z niego wyjdzie bardzo liczne potomstwo, z tego syna. Wystawiony na próbę ofiarował Izaaka i to jedynego syna składał na ofiarę on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo. I bardzo ciekawe uzasadnienie. Pomyślał Abraham, iż Bóg mocen jest wskrzesić także umarłych. A więc gdyby zabił, Bóg może wskrzesić tego jedynego syna i w ten sposób spełni się także druga obietnica, że będzie potomstwo z tego Abrahama. Oczywiście jak na człowieka, który w centrum swojej wiary ma Jezusa Chrystusa, autor listu do Hebrajczyków od razu mówi, że stałoby się to jako zapowiedź wskrzeszenia z umarłych Jezusa Chrystusa. Wiara jest tą relacją, możemy też powiedzieć, jest cnotą boską. Módlmy się o to, co jest darem, bez którego nie można podobać się Bogu, bez którego nie można żyć, jak Bóg pragnie, abyśmy żyli jako Jego dzieci. Módlmy się o tą wiarę, która daje zbawienie. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bogu niech